This way. This way. Okay, now. Ludzie biegną. Przebyliśmy, bo wieczór był tutaj pusto. Była, nie wiem, może 5% ludzi. Yeah. A gejzer teraz, dowiedziałem się dokładnie, ma erupcję między 51 minut a 120 minut, ale podobno średnio jest 91 czy 92 minuty. I już powoli będzie koniec. Erupcja może trwać do 5 minut, ale może to być 4 minuty, może być 4:30, nie ma reguły. Wszędzie ostrzegają. Żeby nie schodzić z tych tutaj boardwalku, bo no tak jak tutaj widać, paruje woda. I ta ziemia w niektórych miejscach jest tak cienka, że można stanąć, może się zapaść i normalnie można wpaść do gotującej się wody. Nie, dlatego lepiej zejść na bok. Wiesz co, jakby to było bardzo hard, to by ci nie pozwolili tutaj stać. O, teraz jakby ktoś korek podniósł. Ja właśnie mówię, jakby ktoś od korek w wannie. Teraz tamten. Jak się wymawia tą nazwę? Anemone. Anemone? Anemone gejzer? Teraz przeszliśmy się lasem. Taka krótka ścieżka jest do takiego odosobnionego gejzera. Solitary gejzer. O, wow, duży jest, ładny. Jest. I teraz jesteśmy przy gejzerze, który kiedyś był tylko ciepłym źródłem. Próbowali wykorzystać wodę źródlaną, włożyli tam jakiś pipe i wtedy ze źródła zrobił się gejzer. Wszystko co tam zamontowali już usunęli, ale źródło już nie jest nigdy, no nie wróciło do formy źródła, tylko jest gejzerem i ma erupcję. Tak, między 5 a 7 minut. 4, tak? Ja to tak pozwalałem tak blisko być. 4 stopy to jest metr. 1 metr do góry. O, jest. Ja wiem, on miał być 4 stopy, to teraz zrobił na... rozdzielił to. Zrobił stopę i teraz zrobi 2. Będzie się liczył. Spasmodic gejzer. Spasmodic. It's not consistent. It just goes a little bit, stops, goes a little bit, stops, goes a little bit, stops. The
double gang almost. Not bad, just the overflow. C'est peut-être un mec qui est malade, qui a vu en verre de tout. Giant Geyser. Ten jest jeden z większych na świecie. Ma wysokość między 200 a 300 stóp, jak ma erupcję, ale tego nie można przewidzieć. I erupcja może trwać godzinę do półtorej godziny. Grotto Geyser. Jest erupcja. Może trwać 50 minut, a może trwać nawet cały dzień, 24 godziny. Wszyscy się ludzie rozeszli, a teraz... Wow! Grotto daje. Grotto. Daje mocy. Każdy myślał, że już po wszystkim. Okej, już prawie jestem. Morning Glory Pool. Na wielu fotografiach jest zdjęcie z parku. Jest to napisane, jak turyści wrzucają różne rzeczy do środka. Ja czasami ludzie lubią rzucić sobie do źródełka jakiś coin, monetę i co roku muszą pełno rzeczy wyjmować. Dlatego jest napisane, że jest fading glory, czyli że traci ten urok przez to, że kolory, które kiedyś miał, nie są już takie, powiedzmy to, oszałamiające, jak kiedyś były. Że nie wygląda tak ładnie, jak wyglądał jeszcze parę lat temu.